Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Młodźko. Jestem inspicjentem, suflerem w teatrze. Z Teatrem Wybrzeża jestem związana już 28 lat. I odpowiem na kilka pytań. Sufler musi być sprytny. Musi śledzić w trakcie spektaklu tekst. Musi szybciutko zareagować, czyli szybciutko podrzucić ten tekst aktorowi, jak aktor zapomni tekstu. Siedzimy zazwyczaj za kulisami, mamy taki swój pulpit suflera i stamtąd podpowiadamy szeptem, więc ten szept musi być skuteczny, żeby aktor mógł zrozumieć i usłyszeć, ale zdarzają się spektakle, gdzie siedzimy na widowni i wtedy podpowiadamy już głośno. A najbardziej sufler jest potrzebny w trakcie prób do danego spektaklu. Próby zazwyczaj trwają od 2 do 3 miesięcy. Na początku są próby stolikowe, czyli jest analiza tekstu. Wtedy coś skracamy, coś przestawiamy w egzemplarzu, coś dodajemy. No i wtedy aktor wychodzi na scenę i wtedy my wkraczamy do akcji, czyli pracujemy razem z aktorami nad tekstem. Pomagamy po prostu im. W Teatrze Wybrzeże jest nasz czworo. Jest to Jerzy Kosiła, jest to Agnieszka Szczepaniak, jest to Weronika Matrec i jestem ja, Katarzyna Włodźko. Tak. Przerwaliśmy spektakl w Sopocie. W trakcie spektaklu dostaliśmy informację, że jedna pani na widowni zemdlała, więc musieliśmy przerwać. Zadzwoniliśmy po pogotowie, przyjechało pogotowie, zabrało panią. Trwało to mniej więcej 20-30 minut. Po tym czasie dograliśmy spektakl do końca. Inspicjent jest jakby opiekunem danego spektaklu. To inspicjent sprawdza scenę przed rozpoczęciem spektaklu, przed wpuszczeniem publiczności, czy scena jest czysta, czy jest przygotowana do grania. Czy sprawdzamy też obecność, czy są aktorzy, rekwizytor, akustyk, elektryk, czy panowie montażyści kadrowi na charakteryzatorka. To wszystko inspicjent robi. Potem natomiast puszczamy publiczność. A tak naprawdę najważniejszy jest dobry kontakt z tymi ludźmi, z którymi się pracuje przy danym spektaklu. Poza tym inspicjent musi mieć też tą łatwość w podejmowaniu decyzji. Bo różne rzeczy się mogą zdarzyć. Poza tym praca w teatrze to jest coś niesamowitego. Myślę, że nie mogłabym pracować w teatrze, gdybym nie kochała tego, co robię. I dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest moje miejsce na ziemi. Moja miłość do tych ludzi, miłość do tego, co robię, to jest coś niesamowitego. Patrzeć, jak z egzemplarza powstaje wielka sztuka, to jest coś cudownego. Także zapraszam wszystkich do Teatru Wybrzeże. Do zobaczenia. Cześć.